Jesteśmy szczęśliwie po realizacji zdjęć, jak i po rozpoczęciu najnowszej kampanii samochodów elektrycznych dla Opla. Pomysł był taki, żeby odejść od tradycyjnej formuły reklamy. Tym razem mieliśmy szansę zrobić dla naszego klienta trailer, który zapowiada nie tylko ekscytującą kampanię samochodów elektrycznych z Marcinem Dorocińskim, ale i serię podcastów ekologicznych. Bohaterami pierwszej serii naszych ekologicznych podcastów jest raper Wienio, profesor Skubała, Marcin Korolec, a także Paulina Górska. I mamy nadzieję, że to nie koniec. Ten nieistniejący film będzie filmem gatunkowym, czyli będzie troszkę mroczniejszy niż normalna reklama. Wydaje mi się, że dobry trailer powinien przede wszystkim zaciekawić widza, tak żeby widz chciał sięgnąć dalej. Staramy się stworzyć taką konstrukcję, która pozostawi go trochę w niedopowiedzeniu i zachęci go do tego, żeby dowiedział się, co będzie dalej. Dzisiaj realizujemy zdjęcia przy użyciu Ultra Arm. Jest to taki pojazd z ramieniem kamerowym i z głowicą żyroskopową, dzięki której możemy zrealizować wszystkie ujęcia podczas jazdy. Głowica żyroskopowa pomaga w tym, że nie odczuwamy żadnych drgań. Wtedy możemy realizować ujęcia dynamiczne, bardzo płynne. To po prostu wygląda spektakularnie.